Teraz przechodzą do pracy, która została napisana tuż po doktoracie, ponieważ 11 dni, 11 maja już otrzymała redakcja Annales de Physique. I no, chwila wstępu dotycząca ruchu Brown. Ja wiadomo, w 1827 roku Brown zaobserwował nieregularne ruchy cząstek zawieszonych w płynie o rozmiarach rzędu 1 mikrometra i mniej. O, historia jego badań i historia ruchu Browna jest pasjonująca. W każdym razie po dosyć wnikliwych badaniach on doszedł do wniosku, że one poruszają się same z siebie. I to już było za dużo, to znaczy społeczność fizyków nie mogła czegoś takiego przyjąć i zaczęły się próby wyjaśnienia, próby szukania różnego typu przyczyn. Nic w doświadczeniu nie wychodziło. Bardzo szybko pojawiła się hipoteza, że ruchy Browna są spowodowane zderzeniami atomów z cząsteczką zawieszoną. No tyle tylko, że w teorią kinetyczną było tak, jak coś dawała, to zaraz wpadała w takie tarapaty, że nikt o tym nie chciał nawet myśleć. Ja podam tutaj trzy takie elementy, które stanowiły problem na początku XX wieku. Wyjaśnieniu i problem eksperymentalny. Więc po pierwsze były dwa argumenty botanika Nageli. To już jest w czasie, kiedy znane są rozmiary atomów, oszacowanie rozmiarów atomów i liczby atomów. A mówię tak, w jednym zderzeniu efekt jest niezwykle znikomy, jeżeli atom uderza o taką cząstkę o wielkości 1 mikrometra, bo to jest 10 do minus 9 metra na sekundę. A teraz, jeżeli od kilku zderzeń, to mówię, oszacowanie jest zresztą astronomiczna liczba, trzeba przynajmniej do tej pory trudno się uwierzyć, że cząstkę Browna, cząstkę zawiesiny o średnicy 1 mikrometra uderza 10 do 20 razy w ciągu sekundy atomów. W związku z tym, tak, z jednej strony uderzy, to za chwilę z drugiej, to się wszystko zrównoważy. Otóż ten drugi argument, była to bardziej poważna sprawa, za chwilę też wrócę do tego, ponieważ on związany był z tak zwanymi z argumentem przeciwko fluktuacjom przestrzennym rozkładu cząstek, której pierwszym bojownikiem był Boltzmann. Znaczy za, właśnie przeciwko tym. Otóż drugi problem to był problem prędkości. Otóż jeżeli oszacujemy prędkość w zasadzie takiej partycji energii takiego ciała, to jest rzędu 1 centymetra na sekundę. A tymczasem doświadczalnicy po pierwsze mieli ogromny problem z opisem ilościowym. Nie wiedzieli, prędkości w żaden sposób nie mogli zmierzyć. Tak używali subiektywnego pojęcia intensywności, no i oszacowywali, że mniej więcej cząstka o średnicy 1 mikrometra w ciągu 1 sekundy przesuwa się o 1 mikrometr. I to było wszystko. W związku z tym problem, który stanął na początku XX wieku, to jest po pierwsze problem podania jakiegoś ilościowego opisu wielkości, jak do tego podejść, no i wyjaśnienia tutaj tych paradoksów. No, proszę Państwa, teraz Einstein zatytułował swoją pracę, dosyć tak długi tytuł, bo musiał tutaj manewrować. O ruchach cząstek zawieszonych w cieczach spoczynku, o ruchu wynikającym z molekularno-kinetycznej teorii ciepła. A dlaczego nie o ruchach Browna? Otóż w drugim zdaniu pisze, i to jest jedyny moment, w którym pojawia się słowo ruchy Browna, niewykluczone, że omawiane tu ruchy są identyczne z tak zwanymi molekularnymi ruchami Browna. Ale dostępne mi dane na ich temat są tak nieprecyzyjne, iż nie mogłem w tej sprawie sformułować opinii. Jest to kompletna nieprawda. Doskonale wiedział, o czym pisze. To wyziera z każdego zdania późniejszego, ale również John Stachel ma być w przyszłym tygodniu. Uważam, że powinniśmy go przywitać dywanem z kwiatów. Otóż oni wyśledzili jego lektury. On czytał w 1903 roku monografię Poincarego, gdzie dokładnie opisane są ruchy Browna. W listach z Besso wymieniają normalnie, mówiąc o tym, o ruchach Browna. Ale tu się zaasekurował, ponieważ jak zobaczymy, nie wyjaśnia żadnego z tych problemów, o których tu powiedziałem. Więc gdyby napisał, że o ruchach Browna, to zapytano by, ale to dlaczego, co z prędkością? Co z tym argumentem Nageli? Da? Więc tak mógł postąpić.
Co zrobił? Otóż w czterech krokach błyskawicznie dociera do sedna sprawy, mianowicie pokazuje, jaką wielkość należy mierzyć. Jednocześnie w trzecim zdaniu stawia sprawę na ostrzu noża. Mówi albo, albo. Albo to, co mówię, sprawdzi się i są atomy, albo to, co tutaj mówię, nie sprawdzi się i możemy zapomnieć o atomach. Czyli tak zwany eksperymentus crucis. Otóż pierwsza rzecz to mówi tak, że na zawiesinę tych dużych cząstek można spojrzeć tak jak na ten roztwór. No nie ma żadnych ograniczeń co do wymiarów, jeżeli chodzi o prawa fizyki statystycznej, teorii kinetycznej. W związku z tym taka zawiesina będzie też wywierała ciśnienie osmotyczne. To był problem już, bo nie wiadomo było, co z tym zrobić, z wpływem cząstek Browna na ciśnienie osmotyczne. Nie powinno go być, a było. W każdym bądź razie ja teraz powtórzyłem dokładnie ten sam tą samą transparencję, co była poprzednio, tylko nie cząstek roztworu, a zawiesiny, bo ta część jest prawie identyczna w doktoracie. Znowuż dochodzi do wniosku, że jak na cząstki te zawiesiny przyłożymy siłę, no to będzie równowaga i musi wystąpić prąd dyfuzji, bo inaczej nie będzie równowagi. No i w związku z tym musi być taki związek i co więcej, jest dyfuzja. No i właśnie, no to teraz mówi, to jak to te cząsteczki dyfundują? No muszą się ruszać w jakiś nieregularny sposób, prawda? I jego wniosek z takiego bardzo prostego, z tego rozumowania jest po pierwsze taki, że te nieuporządkowane ruchy na poziomie makroskopowym objawiają się jako dyfuzja, jak rozkład nie jest równomierny. I przystępuje teraz, to jest trzeci jego krok, świetny, mianowicie do opisania ruchu tych cząstek w kategoriach, teraz byśmy powiedzieli procesu stochastycznego, bo używa rachunku prawdopodobieństwa. Ja wypiszę tutaj te podstawowe równania. Wprowadza liczbę cząstek, średnią liczbę cząstek w elemencie dx w t, a to jest prawdopodobieństwo znalezienia cząstki w obszarze dx chwili t wokół x. Mówi tak, następnie wybiera jakiś mały czas tau, wprowadza prawdopodobieństwo przesunięcia. Wszystko rozważa w jednym wymiarze to uproszczenia. O delta. Czyli to jest prawdopodobieństwo tego, że w czasie tau cząsteczka przeskoczy o delta z obszaru delta do delta plus d delta. No, przyjmuję tak, że całka z tego jest 1, bo to znormalizowane, że to jest symetryczne, czyli fi od minus delta równa się fi od delta. No i tutaj, proszę Państwa, piszę rzecz podstawową, używając magicznego słowa, jak możemy łatwo obliczyć. Z tego się tłumaczył właściwie do końca życia. Ponieważ napisał coś, co jest de facto równaniem kiedyś zwanym Chapmana-Kolmogorowa, potem Smoluchowskiego, Chapmana-Kolmogorowa, teraz po prostu równaniem Smoluchowskiego, wylicza po czasie tau wartość tego rozkładu, w związku z tym, że ma przeskoki, ale zakłada, że proces jest procesem Markowa, to znaczy, że cząstka pewnie nie pamięta, co było w przeszłości. Do tego jest konieczny ten warunek, zastąpił go tym argumentem, łatwo możemy obliczyć. No i teraz, jeżeli to stał będzie dążył do zera, to rozwinie w tau, a to rozwinie w delta, no to pierwsze wyrazy się zniosą, bo drugiego wyrazu tutaj nie ma, bo moment pierwszy ze względu, że to jest funkcja nieparzysta delty jest zero i drugi moment mu zostanie, czyli pochodna i od razu, nie próbując nawet wstawiać tu czegokolwiek innego, od razu zapisuje to równanie, tak mówi, to jest równanie dyfuzji, to musi być ten sam współczynnik dyfuzji. No i wtedy, jak ma to równanie, to wiedział, jak rozwiązać. No jak cząstka zaczyna w chwili w jakimś położeniu, to następnie z tym rozwiązaniem, rozwiązanie to jest Gaussian i z tym Gaussianie mamy podstawową charakterystykę, jaką jest średnie przesunięcie kwadratowe. Jeżeli będziemy przesunięcie cząstki w czasie t, podniesiemy do kwadratu i uśrednimy, to wychodzi 2 dt. Wynik niezwykle prosty i to jest, oczywiście nie może powiedzieć, to powinniście już dawno mierzyć, tylko mówi, no to warto by było zmierzyć w jakichś tam nieregularnych. No za chwilę się wykłada kompletnie, bo proszę Państwa, no próbuje podać oszacowanie, ale nie wie, co bierze. No jeden mikrometr, tak jak w literaturze dla ruchów Browna, prawda?
No, mógł strzelić coś innego, ale wziął dokładnie. I wyznaczył, że przesunięcie w ciągu jednej sekundy jest 0,8 mikrometra. Sądzę, że wtedy podskoczył z radości, ale nie napisał, bo przecież nie mówi o ruchach Browna. I dokończył tylko, że średnio w ciągu jednej minuty jest 6 mikrometrów. Jeszcze jedno zdanie było o tym, że jeżeli to by się sprawdziło, to też to może być użyte jako metoda do wyznaczania stałej Avogadra. Mogłem na tym zakończyć, ale proszę Państwa, byłyby pytania o Smoluchowskiego, w związku z tym nie zakończę. Trzeba, proszę Państwa, sobie zdawać sprawę, co się dalej stało. I musimy przynajmniej zrozumieć, co zrobił Smoluchowski. Otóż zaraz po tym, jak Einstein opublikował pracę, Smoluchowski opublikował swoje wyniki, które miał już dużo wcześniej, bo pracował nad ruchami Browna od 1900 roku. Ale tak, Smoluchowski był zawsze najlepszym uczniem i przed nim kariera akademicka stała otworem. Einstein, jak wiadomo, słabym był studentem, w związku z tym nie był przyjęty do pracy jako naukowiec i to wszystko, co robił, to było poza środowiskiem akademickim, w związku z tym ci fachowcy nie wiedzieli, że ktoś taki jest. Więc Smoluchowski mógł sobie spokojnie czekać. Ale tak, moim zdaniem, nie należy w ogóle o tym wspominać, ponieważ prace Smoluchowskiego i Einsteina się uzupełniają. Dlaczego? Otóż trzeba wrócić do połowy lat 70., kiedy Van Kampen, pisząc swój podręcznik z procesów stochastycznych w fizyce, wprowadził pojęcie, które uporządkowało scenę, jeśli chodzi o ten problem, mianowicie pojęcie poziomu mezoskopowego. Pomiędzy opisem, czy poziomem makroskopowym, czy wszyscy znamy, i poziomem mikroskopowym, o którym tutaj była mowa, czyli równań dynamiki, można wprowadzić poziom mezoskopowy. Co to jest? To jest dokładnie poziom ruchu Browna. Otóż do niego można dojść od poziomu makroskopowego, zmniejszając wymiary tego układu i w pewnym momencie dochodzimy do sytuacji, w której zaczynają nam się pojawiać fluktuacje. Dalej opis makroskopowy bez fluktuacji nie jest prawidłowy. Trzeba te fluktuacje dodać. I od poziomu mikroskopowego, kiedy zwiększamy układ, wtedy okazuje się, że zazwyczaj są rozdzielenie skal czasowych, pewne zmienne bardzo szybko wielkości się zmieniają i uśredniają, także po części możemy w wielkościach uśrednić i mamy częściowe uśrednienie. Otóż teraz tak, podejście Einsteina jest dokładnie podejściem z góry. On szedł od dyfuzji w dół i tu się zatrzymał. W ogóle nie mówi o żadnych atomach w cieczy, o jakichś zderzeniach i tak dalej. Mówi bardzo ogólnie, że tylko termiczne, nie termiczne ruchy. Otóż Smoluchowski szedł z drugą stronę, miał bardzo pod górę, ponieważ on musiał to wszystko wydedukować z praw mikroskopowych, z obrazu mikroskopowego. W związku z tym Smoluchowski w swojej pracy wyjaśnił, i to wspaniale, wszystkie tutaj te problemy. No najwspanialej chyba jest w bardzo krótkich rozważaniach, to jest drugi argument Nageliego, który stwierdza, że to jest taki sam błąd, jak błąd gracza, który idzie do kasyna i mówi, jestem bezpieczny. No trochę przegram, albo może trochę wygram. Tylko jak im dłużej gra trwa, tym jest coraz większa wygrana albo przegrana. Tak? I niektórzy bankrutują. W związku z tym, bez pracy Smoluchowskiego, praca Smoluchowskiego rozwiązała wszystkie te problemy i wtedy mając wynik Einsteina, zresztą Smoluchowski odtwarzał ten wynik. Bardzo trudno jest odtworzyć z dynamiki mikroskopowej, że tam będzie 2 dt, on miał inny współczynnik, potem poprawił go, ale te dwie prace się uzupełniają. Jest pewien niesmak, że on był później, ale ja bym nie miał kompleksów, bo trzeba przejść do jeszcze jednego elementu. Proszę Państwa, trzeba powiedzieć o czymś takim. Otóż w XIX wieku i na początku XX wieku fizycy nie mieli żadnych problemów, jeżeli chodzi o fluktuację prędkości. No bo wyobrażali sobie tutaj taką wiązkę cząstek, każda ma inną prędkość, będzie jakiś rozkład. Ale jeżeli chodzi o fluktuację gęstości, były wielkie problemy, bo to dla nich było ogromne mrowie jakichś punktów,
I ten sam błąd w rozumowaniu co u Nageliego. Im więcej, tym bardziej jednorodnie. I pierwszym takim, który zwalczał wszelkie możliwości obserwacji, fluktuacji gęstości, był Boltzmann. No i tutaj trzeba, jak już mówimy o wielkości naszego rodaka, to nie trzeba zaczynać od tej drugiej pracy, o ruchach Browna, tylko od tej jego znakomitej pracy z 1904 roku. To był rzeczywiście dowód wielkiej odwagi. On został poproszony o napisanie artykułu do księgi z okazji 60-lecia urodzin Boltzmanna. I w tej księdze zamieścił artykuł, którym pod tytułem o nieregularnościach w rozkładzie cząstek gazu i wpływie ich na entropię i równanie stanu. Który zamieścił argumenty, zresztą podał przykłady. Te przykłady zaczęły podajemy w tej chwili, nie cytując jego na wykładach, że jest możliwa obserwacja niejednorodności w gęstości. A to nie koniec jeszcze mojej opowieści. Bo teraz tak. Po pierwsze, ta grupa wydawców, czy redaktorów pod kierunkiem Johna Stachella zaobserwowała, że są pewne wpływy widoczne tej pracy na pracę Einsteina w ruchach Browna. No ale Einstein nikogo nie cytował. Ale oni bardzo dobrzy byli. Otóż wyśledzili coś takiego, że był dodatek do Annales des Physiques poświęcony recenzjom. Jak ten recenzją prac, teraz tak jak książek zazwyczaj, ale prac. Jak ten dodatek powstawał? Był zespół fizyków, którym oni mieli umowę i który recenzował za niewielkie pieniądze. Proces recenzji polegał na tym, że autor wybierał tom, a redakcja wybierała z tego tomu artykuł. Więcej nie muszę mówić. Oni wyśledzili, że po pierwsze Einstein był takim recenzentem, wybrał ten tom na 60-lecie Boltzmanna, dostał 3 artykuły, tam nie było Smoluchowskiego, które zrecenzował, więc po pierwsze nie mógł powiedzieć, że tego nie miał w ręku, bo dostał taki tom, a po drugie czytał jeszcze inne artykuły, bo jeszcze okazało się, że można wyśledzić wpływ artykułu Maxa Plancka na jego dalsze prace. Także w tym momencie zakończę moje wystąpienie.